natarcia rosyjskiego. Jak widzicie Państwo, ostatnim rosyjskim udało się ponownie odrzucić załogę twierdzy, tak naprawdę do twierdzy. Państwo zajmujące stanowisko ogniowe, armatę okopową Rosenberga, armata wzoru roku 1915. Można powiedzieć, że jej prototyp przechodzi właśnie pierwszą próbę ognia wówczas. Armatka wyniosła kaliber 37 mm. Przede wszystkim jest służąca do bezpośredniego wsparcia pododdziałów walczących. Jej gabinetki to tłumaczą. Lekka zmiana ognia. Główni aktorzy tej wymiany ognia, których najgłośniej słychać, to karabiny maszynowe, ciężkie karabiny maszynowe, a w gruncie rzeczy kuzyni, krewni, bliscy. Wspomniani kuzyni, krewni to dwa karabiny, ciężkie karabiny maszynowe. Można powiedzieć dwa maksimy, gdyż
Kończąc wątek karabinów maszynowych, z jednej strony rosyjski Maksim, 1910, tradycyjny, można powiedzieć, używany zarówno w pierwszej, jak i w II wojnie światowej, rosyjski ciężki karabin maszynowy na podstawie kołowej z tarczą. Ciężki karabin zasilany z taśmy, szybkostrzelność około 600 strzałów na minutę, strzelający amunicją kaliber 7,62. Po drugiej stronie jego kuzyn, krewniak, brat, czyli karabin tego samego konstruktora, bo Hirman Maksim, to on tak naprawdę jest konstruktorem obu tych ciężkich karabinów maszynowych. Jeden powstał na licencji w Rosji, a drugi to właśnie niemiecki karabin Spandau, model z roku 1908. Konstrukcyjnie bronie tak naprawdę identyczne, wizualna różnica, którą Państwo jesteście w stanie zauważyć poza podstawą, to przede wszystkim konstrukcja chłodnicy, oba karabiny chłodzone wodą, przy czym akurat chłodnica Maksima jest posunięta blachą walcowaną, taką wyrażowaną. Kończąc wątek konstrukcyjny, niemiecki Spandau 08, strzelający amunicją kaliber 7,92, przede wszystkim różniący się konstrukcyjnie właśnie sposobem osłonięcia chłodnicy. Tutaj